Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj przygotujemy błyskawiczny, wegański parmezan. Bazą są płatki drożdżowe, zresztą niedługo nagram osobny odcinek o tym, jak takie płatki powstają, jakie są rodzaje. Dowiecie się więcej o tym aromatycznych płatkach. Do tego dodamy troszeczkę orzechów brazylijskich. Składniki: 120 g orzechów brazylijskich i 8 g płatków drożdżowych. Do tego troszeczkę soli i ząbek czosnku. Wszystkie składniki zblendujemy, także przepis jest naprawdę bardzo prosty, a potem dodacie do ulubionego makaronu. 120 g mów. Muszę się nauczyć, bo ktoś mi zwraca uwagę, że tak jest poprawnie. 8 g. Do tego ząbek czosnku i sól. Wszystko blendujemy razem i nasz wegański parmezan będzie gotowy. W międzyczasie ugotowaliśmy mój ulubiony makaron peperoncino. I gotowe. Dla formalności jeszcze sprawdzę, czy dobry. Spróbujemy z makaronem. Jeszcze troszkę. Jak widzicie, przepis błyskawiczny, smaczny. Czy smaczny? Sprawdźcie sami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Cześć. A i zapomniałem, jeżeli filmik Wam się podobał, dawajcie łapki w górę, będziecie widzieć więcej naszych filmików i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Będziecie na bieżąco. Do zobaczenia.